Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Cześć wszystkim, Anvil Basketball Challenge, piąta część. Dzisiaj zajmiemy się techniką rzutu. Razem z nami doskonały strzelec Walery Lichodziej. Cześć. Nie bez kozery, dzisiaj Walery w naszym odcinku. 50% rzutów za 3 punkty, to zobowiązuje. Anvil Basketball Challenge, nasza seria skierowana jest do dzieci. Cały czas trwają ograniczenia, cały czas musimy poruszać się na małym terenie. Zostajemy w domu, więc wszystkie gry i zabawy, które dzisiaj sobie pokażemy, wykonamy oczywiście na niewielkiej ilości terenu, który można zorganizować w domu. Zaczniemy sobie od dwóch zabaw przygotowujących do czucia odległości. Głości, która jest oczywiście niewątpliwie jedną z najważniejszych elementów podczas rzutu. Następnie przejdziemy do ćwiczeń ścisłych, w których będziemy trenowali technikę rzutu. Walery tutaj wykona ćwiczenia z rzutami na tablicę. Wy w domu użyjecie sobie oczywiście do tych ćwiczeń ściany, jeżeli będzie to możliwe. Jeżeli nie, będziecie wykonywali te ćwiczenia po prostu rzucając i wypychając piłeczkę w górę. Zanim przejdziemy do omówienia sobie techniki rzutu, przygotowujemy nas do tego, co się będzie działo dalej. Walery pokaże Wam ćwiczenia dla dzieci, które polegają na ocenie odległości, ponieważ ocena odległości jest bardzo ważnym elementem. Pierwsze ćwiczenie bardzo proste, można wykonać je oczywiście w domu, można wykonać je w szkole. My użyjemy sobie do tego specjalnie na te potrzeby spreparowanego woreczka. Bardzo prosty drill. Walery, stay on the line. Walery będzie stał na linii. Zadaniem Walerego będzie punktowanie, czyli Walery woreczkiem będzie wykonywał rzuty do hula hop, które leżą na podłodze. Hula hop pierwsze będzie punktowane za 1 punkt, drugie za 2, trzecie za 3 punkty. Zadaniem Walerego oczywiście jest najlepiej, jeżeli będziemy wykonywali to w formie konkursu. Walery musi rzucać, ocenić swoją odległość, ocenić swoje szanse, czy jest w stanie trafić do pierwszego, drugiego czy trzeciego kółeczka. Walery będzie miał woreczek i będzie wykonywał rzuty, będzie mówił przed rzutem, za ile punktów rzut wykonuje. Walery, receive this and first of all like this. First circle is for once, two, yes. OK. Walery powiedział, że będzie rzucał za 1 punkt. Oczywiście bardzo proste, udało mu się dla dzieci. Teraz Walery za 2. Proszę bardzo. O, Walery, no count. Nie liczymy, nieudany rzut. Jeszcze raz Walery za 2. Jest, zaliczone za 2 punkty. Kolejny rzut Walery for 3 points. OK. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.